Cześć moi drodzy, z tej strony Ospanowi do was w kolejnym odcinku, w którym to wy dajecie mi kary i chcecie mnie dojechać. Są dzisiaj ze mną moi widzowie, jak i ekipa TK. Czołem wszystkim, tylko że usłyszycie ekipę TK. Siema ekipa. Siema. Właśnie tak, a ludzie, którzy są na serwerze, widzicie, są tutaj rozstawieni. Ja się może tak szybko przebiegnę, zobaczycie, kto mniej więcej się tutaj znajduje. Dużo nas jest, moi drodzy, coraz więcej. Jak wy się chcecie znaleźć na odcinku, to wpadajcie na mojego Discorda, link w opisie oczywiście. I tam was wołam na odcineczki takie jak dzisiaj. O kurde, ile ich tutaj jest. Zobaczcie. Wy też możecie być na właśnie kolejnym takim odcinku. No i dzisiaj standardowo będą mnie łapać. Ale jak już zauważyliście, tradycja. No dzisiaj nie mogę tego schrzanić. Ostatnio mi tak dobrze poszło. A dzisiaj mamy czuburka. No najlepsze auto w GTA. Jak ja bym się mógł dać złapać policji, co nie? No to jest niewybaczalne, jeżeli się uda. Dlatego dzisiaj będzie bardzo, bardzo dobrze. A jeżeli ty chcesz kolejny odcinek z tej serii, koniecznie zostaw w tym momencie łapy w górę i oczywiście nie zapomnij o subku. Subek oczywiście z samym dzwoneczkiem, dzwon jest taki fajny, cyk, może niego palnąć, będzie dzwonił, więc zapraszam do takiej aktywności. I standardzik teraz. Standardzik jest taki, że jeżeli chcesz, żebym jechał jakimś... No wiesz, z takim autem jak Czeburek albo czymś innym, napisz samochód w komentarzu i jak będzie miał dużo lajków, to na pewno go wybiorę. Ludzie są już gotowi, czekają tylko na mój znak. Ja oczywiście sobie, o, nawet helikopter tutaj lata, ja sobie podjadę. Patrzcie, się będą jechać? Nie będą jechać. Czekają na mój sygnał. Podjadę sobie do bramy. Jak się brama zacznie otwierać, napiszę startu i zaczynamy zabawę. 10 minut. Hejka, bardzo was przepraszam za to, że mój sklep był nieczynny, ale mam dla was coś specjalnego, ponieważ wracam z pełnym przytupem i super promocją. A na www.ospano.pl wielka promocja na etui. Teraz przez 2 tygodnie promocyjna cena etui będzie wynosić 39,99 plus dodatkowo za darmo do zamówienia będą dodawane opaski silikonowe Ospano Slime, limitowane wlepki z kolekcji Slime oraz twoja imienna kartka z dedykacją własnoręcznie napisana przez Ospano. 10 pierwszych zamówień zgarnia dodatkowo zeszyt Team Kaluch z autografami Kalucha i Ostka. A po zakończeniu promocji zamówień z tego okresu zostanie wylosowany szczęśliwiec, do którego trafi koszulka z wyprzedanej już kolekcji Ospano Vibes. Promocja trwa do 19 listopada. Czekamy na ciebie na www.ospano.pl. Także wpadajcie do sklepu, zgarniajcie kejsiki i... bonusiki. Uwaga moi tutaj przyjaciele, którzy mnie oglądają i ci na serwerze, startu! A, ruszyli, dobra, jedziemy. Będzie się przewijać też perspektywa z góry, tutaj Walusią bodajże robi. O, karambol, dobra. To dobrze, dobrze dla mnie. Więc będziecie widzieć, moi drodzy, właśnie jak sobie tutaj fajnie uciekam. Tylko moje auto jest trochę wolne, kurde. Może je troszeczkę przyspieszę. Ale to zobaczymy, może nie będę potrzebował. Czeburek to jest auto bogów w tej grze, mówię wam. No ale ja pierdzielę, jak ja nie miałem boosta! O kurcze, będzie ciężko Czuburkiem uciec. Ale Czuburek ma to do siebie, że jest super skrętny, więc jak wyjadę w jakieś fajne alejki, powinien mieć generalnie straszny problem. Oho, zapomniałem, że Czuburek to też skręca sobie jak chce. No i zaczyna zabawę. Gusia woli w kosmos, dobra. Zaczynamy. Aj, chyba się jakiś buścik przyda na Czuburka. Ale patrzcie się. O kurde, dobra. Żeby koniec zabawy, będą mnie, no to muszą mnie wrzucić do wody w takim razie, bo ja tutaj jeszcze sobie dam rady. O jezu. Czuburek potrzebuje boosta, na stówę potrzebuje boosta. Ale na szczęście to nie jest najcizłap, więc to w ich interesie leży to. Ja w sumie mogę tak zostać. Mogę tak stać w sumie cały czas. Przecież to jest ich interes, żeby mnie zniszczyć. A jak mnie blokują, to wiecie. Muszę chyba im powiem. Napiszę im. Hehe, tak mnie nie zniszczycie. Mogę tu stać 10 minut. Dobra, coś zaczęli kumać. Dobra, 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 dobra. Jedziemy. Czuburek, jazda. O kurde, jaki karambol. Ja, następna runda to troszeczkę zboostujemy tego Czuburka, bo teraz to nie mam szans. Czuburek się nie rozpędza. Za grubo, za grubo. O, i znowu mnie zblokuje. Wiecie co, ja może tak zostanę, żeby mnie blokowali. O, tak też mnie nie zniszczą. Musieliby cały czas we mnie jakoś wjeżdżać. No cóż, próbuję się przepchać. Tak to mi, bo nie robię damage'a w dalszym ciągu. Aj, widzowie. O, o, to było już mądre, no. To już było spoko. Ale muszę we mnie uderzać z większą prędkością, żeby Czuburek zaczął się dymić. Pamiętacie, Czuburek to ma kartony? O właśnie, dobra, teraz jest git, teraz jest git. O kurde. O, wyjeżdżam! Czuburek! Czuburek! Czuburek, jazda! Dobrze, dobrze. Jedziemy, moi drodzy. Jedz, udało się wydostać. Z paszczy diabła. Teraz już wszystko w moich umiejętnościach, drive mistrzowych. O kurde, chciałem tu właśnie wjechać.
Wow. O nie! Padę do wody, dajcie po mnie! O, dobrze, 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 dobrze. Tutaj, tutaj, git, git, git. O, dramat, dramat, co mnie blokują? Co za Paukersony, let's go. No i tak się to robi. Tak się to robi w Los Angeles. Nara, let's go. Dobrze jest. Teraz im ucieknę, proszę was bardzo. Ja takie triki ze mną, uciekam do miasta. On miał po prostu większe szanse. Ale coś czuję, że mój czubórek też jakoś super dużo damage'a teraz nie wytrzyma, już bardzo dostał. O kurde, coś? Nie, no nie, to jest dramat. Ale dobra, jadę. No minusem ich jest to, że mnie strasznie poobijali, ale nie dojechali mnie przez te zderzenia, bo po prostu nie myślą. O, ale tu jazda straszna, muszę, o właśnie tak muszę we mnie wjeżdżać, wtedy czubórek nie wytrzyma dużo ciosów. Aj, 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 wybicie mnie proszę, wybicie, o pięknie, jadę, elo. Niech ktoś lata na tym. Ekipa TK tam pilnuje, żeby był porządek, tak jak na każdym odcinku ostatnio, bo wiecie, ktoś może sobie ładnie łobuzować i zepsuć nam rozgryweczkę, ale czubórek daje radę, jaram się. O. Bo minusem czubórka jest to, że nie skręca. O, jest! Jechałbym tam czubórkiem? O, dobra, już tam nie wiodę. Ostro, dzisiaj ostro. Najgorzej będzie, jak mi się koła już wygną i już totalnie nie będę mógł skręcać. Ale jak na razie daję radę tym czubórkiem. Oj, 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 oj! Za szybko jadą, ja nie mam szans! Zaraz będzie po grze! O, nie! O, nie, o, nie, o, nie! Czubórek! Czubórek! No tak to mi nie zepsują. Muszę wyjechać. Czubórek jest nie do dojechania. To jest strasznie pancerny aut z tego co widzę. Jak jechałem ostatnio Italii Getao, w ostatnim odcinku, to one po takich uderzeniach już zaczęło dymić, nie? Czubórek dalej stoi. Chyba, że tu ma jakieś inne hitboxy. Możecie to w sumie ocenić w komentarzach, dlaczego czubórek jest aż tak pancerny. Może właśnie dlatego, że to jest czubórek i to jest auto Lincolna i wiecie, Lincoln znał się na rzeczy. Oj, ale chyba zaczyna dymić, czy nie? Tak, zaczyna dymić. Dobra, wiecie co, będę trzymał na pałę? O, właśnie. O nie! O nie! Aż mi GTA zaczęło lagować. Ale to jest ludzi. Oni wiecie, co powinni zrobić? Oni powinni mieć jakąś inną taktykę. Jak wiedzą, że ja nie jestem dość szybki, to albo by mnie uderzać tak, żebym, nie wiem, wleciał w jakąś stację benzynową czy coś, albo czekać, aż ja wlecę na jakąś plażę tak w okolicach i mnie zrzucić do wody, co nie? Tutaj też trzeba ćwiczyć, no patrzcie, nie wiem, jak zwierzęta. Ja sobie pojadę tutaj, pięknie i wykiwam. O, ale no, rzeczywiście, już te koła tak jadą jak chcą, co nie? O, wyjadę tutaj, klasa. Dobrze. Ale o nie, no silnik na wierzchu. Dawać, dawać, jeszcze mam czasu. Zaraz pewnie będzie koniec. O. O. O nie, tu jest stacja, tu jest stacja. Tu jest stacja. Stacja. Wystarczy, że ktoś mnie teraz popchnie na stację. O nie. Chyba na to wpadli. Wybuchło coś. Dobra, uciekam. Jaki myny! Jaki myny! Dobrze, dobrze, dobrze. O! Teraz, 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 teraz wyjeżdżam! Ja wjechałem w ten radiowóz, co jest! Jaki drift! O nie! O nie! O! Jak on tu wjechał? No przechity! Przechity! Nie wiem, ile mam jeszcze czasu, ale myślę, że już powoli się kończy im czas, dlatego są tak zdesperowani. Czyżbym wygrał pierwszą próbę? Byłoby super. Czubórek in the action! O. Koniec czasu, moi drodzy! Czubórek nawet nie zadymił, no przedymione, przedymione, moi drodzy. Pierwsza próba bez kary, Jezu. Ja ostatnio... Te wasze auto? Są kozackie. Pierwsza próba bez kary. Ostatnio mam po prostu farta albo po prostu skilla. Nie wiem, nie wiem. Tak mi się wydaje. Ale teraz już nie będzie tak łatwo. Druga runda czubórkiem. Wasz czubórek, moi drodzy widzowie, to jest klasa sama w sobie, bo jest chyba nie do dojechania. Dlatego trzeba sięgnąć kawałek dalej. I w kolejnej próbie moi tutaj niektórzy ekipowicze mają do dyspozycji Rioty, które są na maksa zbustowane. Już myślę, że jak taki Riot będzie walił zbustowany z mega prędkością w czubórka, to czubórek tego nie wytrzyma. Oczywiście będą też standardowe radiowozy, dlatego czekałem tylko na startu i lecimy. 10 minut, jak się uda, to unikam drugiej kary i zostaje wtedy trzecia próba, ale trzecia próba to już będzie coś hardkorowego. Będą mieli jakieś totalnie hardkorowe auto. Dobra, ekipa jest gotowa, więc uwaga, piszę startu i zaczynamy. Let's go! O, w sumie pomogłeś mi, gościu, tylko.
A bo nie, obrócił się, ja pierdzielę, dobra, jedziemy. Ja pierdzielę, tamte driftują, dalej jadę 150, no. Ten odcinek jest ciężki handlingowo, jaki jadą te wielkie auta na mnie? O kurde, ja mam tak samo mam tak samo jak ty. Chyba, że oni nie ogarniają tych samochodów. One mogą być strasznie ciężkie do skręcania, ale mój czubórek też nie skręca. Ale nie mam pościgu, na razie tylko standardowe radiowozy mnie gonią. Bo rzeczywiście te Rioty są do bali. Może ułatwiłem sobie robotę. Robię hardkorową jazdę. Czy się uda? Czubórek! Ale strasznie tych radiowozów znikło, co jest? Ekipa? Chyba mnie ekipa nie goni. To chyba gościu wypadł z auta, co jest? Dałem im taką możliwość, a tych samochodów w ogóle nie ma. Dobra, pobawimy się z nim w takim razie. O, dobra, już zaczynamy tutaj pierwsze zderzenia, pierwsze drifty. Aaaa, o kurde. Dobra, to już jest hardcore. Nie no, w paszczę wilka. Moi drodzy, muszę jakoś wyjechać. Nie pamiętałem, że tak mnie nie zniszczą. O kurde. No, tutaj już jest ciężka artyleria, ja tak czułem. Nie mogę dawać fory, ja mam za dobre serce dla tych widzów. Zawsze chcę, żeby się lepiej bawili. Czuburas! Piękny drift, właśnie tu chciałem wjechać, co nie? O nie! Ale właśnie, przecież to ja mam, nie mam dzisiaj do dyspozycji tylko Los Santos, mam całą mapę. Więc pojedziemy sobie autostradą, żeby oni też mieli łatwiej. Znowu się o nich troszczę. Dobra, będę jechał autostradą, moi drodzy. Ajajaj, dużo aut, bardzo dużo aut. Teraz zobaczycie, jak tylko te fury nadjeżdżają. No i pewnie słyszycie Brunka, a Brunek niestety nie poszedł spać. I teraz będzie mi troszeczkę tutaj przeszkadzał. A ja pierdziele, wyłonił się z dupy. Z dupy wyszedł. Jak kupa. No to teraz już jazda. Teraz już nie ma zlituj się ospanu. Jazda. O nie, jeszcze ci na rowerkach, no to jest najgorsze. Ci na rowerkach to mi najbardziej będą przeszkadzać, bo to auto totalnie skręca. Nie zgadnę, że to jest skrót. Jak to auto jedzie? Jaki boost. O. No przecież to była piękna akcja. Bo oni mają syreny włączone i to we mnie tak wjeżdża. O Jezu! O Jezu! Jezu! O Jezu! Jezus Maria! Lewo! Tak idzie! Prawo! Lewo! Jedziemy w drugą stronę, będę i tak w ciela robił. No ten gość na rowerze idzie 400, 600, 700 na godzinę. Lecimy dur tutaj autkiem, driftem. Dawajcie mi drifto. Pięknie, ospano, pięknie. Pobojowisko totalne. Wykręcenie bączku na autostradzie to jest to, co lubię. O Jezu. Dobra, Jezu Maria. Jeszcze takie trzy ciosy myślę i po nas! A tak by the way, możecie wpaść na mojego Instagrama, bo dzisiaj jestem w Wrocławiu. W Wrocławiu z Brunkiem, prawdopodobnie w zoo, więc zapraszam. A jak nie, to pewnie byłem wczoraj. W sumie nie wiem, który dzisiaj jest dzień u was. U mnie jest dzisiaj wtorek, jak to nagrywam. O kurde, o! O kurde, to! Co tu się stało? Co tu się stało? Nie mam pojęcia, co tu się stało. Jedna kara już na moim koncie, ale powiem wam, w życiu się chyba tak dobrze nie bawiłem. Te zbustowane auta są tak mocne, że mi rozwalają psychę i dlatego kazałem ekipie jeszcze kilkukrotnie ją podkręcić, żeby te auta robiły większą masakrę. Moi drodzy, mamy 10 minut. Miejmy nadzieję, że uda mi się uniknąć kolejnej kary, ale jeżeli nie, to przyjmę tą karę na klatę, bo bawię się super. Mam nadzieję, że wy też, więc uwaga, piszę startuj, zaczynamy. Let's go! Nie ma czasu stracenia, let's go. Macie, to jest... O nie! O nie, jak mi ekran wydupcyło daleko. Dobrze jest. Gość się wypadł. No przechity. O kurde, no to amen. Tak myślałem. Na szczęście pasy zapięte. Nie wiem, co się w ogóle stało wcześniej. Te pasy mi odskoczyły w jakiś dziwny sposób. O nie. O, lecimy nur. Dobra, nie, koniec to, moi drodzy. To był ostatni raz. Aj, no myślałem, że się przycisnę.
O kurde, no to się przecisłem. Się przecisłem! Nie wytrzymamy 10 minut. Nie wiem, co by się musiało stać. No nie ma opcji. Jeszcze tym bardziej, że teraz się wbiłem na minę. Jakbym jeszcze jechał, to może, ale z drugiej strony, no jak mi będą tak trzymać, to... No, moje koła są w teksturach. Auto mam na sobie, co jest? Jestem pod ziemią. Jestem różowym autem, świnką, pepą. Dobra, let's go! Dawać mi tu przyjechać! Teraz jasny pterodaktyl. No weźcie kości malinowe, tak mnie nie zniszczycie. Jak wjeżdżam w tego Riota, to po prostu jest tylko takie pum, zatrzymanie. Muszę spróbować wyjechać. Wszystko w rękach Boga, tak naprawdę. O, Bóg mnie kocha. O nie, freestylo! Dobra, kiwamy się na czuburkę. Czuburki! Nie no, nie ma opcji, żebym ja tu uciekł. Albo, tak jest git! Ospaniacz, full speed. Dobra, zahamowałem i hama... O Jezu! Nie, to nie ma sensu. Ale czuburek dalej stoi, czuburek to jest twarda fura. Jeszcze chwilę pouciekam, ale już czuję, że to jest końcówka wytrzymałości mojego superauta. Ja pierdzielę, coś wybuchło tu w ogóle. Obok mnie. O nie, jara mi się auto. Jara mi się czubur, zgaście mnie. Proszę, nie pal się czubur. Czubur nie. Czuburek. Jak zginiesz, to nie jesteś prawdziwym czuburkiem. Moi drodzy, może jeszcze nie jest wszystko stracone. Coś się jara, ale może to nie ja. O nie, oni wiedzą. Może zgaśnie. Nie, to jest chyba koniec, moi drodzy. Chyba koniec. Jaram się. Nie, nigdy nie wejdę z czuburka. Nie, proszę nie. Ale strasznie mi się tylko jara ten czuburek, wiecie? Jest dobrze. Może zgasnę jeszcze. Jak zgasnę, to jest hit. To już jest GG, moi drodzy. Żegnajcie. Chyba, że mnie wypchniecie. Wypchnijcie mnie. O nie. Czuburek dalej żyje! Czuburek! Ale nie, no ja już chyba nie pojadę. Ja nie... No, to już jest chyba po aucie, moi drodzy. Czuburek wytrzymał kilka wybuchnięć. Ja dalej siedzę. Nie mogę mnie zabić. Wyjdę z auta. Dara! Co tam? Zginiecie tu? Uciekam! Nie zabili mnie! O kurde! Ale fart, moi drodzy! Co za hit, co? Nie myślę, że teraz... A, dobra, to jeszcze uciekam. Dodatkowe 5 minut. Dodatkowe 5 minut, bo ukradłem im auto, więc dodaję 5 minut za to, że ukradłem im auto. Ale teraz, o kurde, teraz to nie mają ciężko. Teraz ja mam trochę zboostowaną furę i teraz mogę się zabawić. To jest to, to nie jest moc czuburka. O kurde. Let's go! Dobra, moi drodzy, teraz jazda śmierci. Jadę, że mam na maksa zboostowaną furę, bo czuburek się nie chciał zboostować. To jadę im naprzeciwko. Patrzcie, co się tu dzieje. Oni mnie mijają, bo oni nie wiedzą, którym autem jestem. O nie! O nie! Dzik na zboostowanym aucie! O kurde! No, nie powiedziałbym, że było łatwiejsze. Nie mam auta już praktycznie! Może drugą stronę teraz. Ja pierdzielę! O kurde! Już się dymi! Nie, to jest koniec! Nie, będzie druga kara. No chyba, że teraz skończy się czas. Oby się skończył! Dobra, już jadę na wykończenie! Ja będę budował! Trochę boomerskie to było z mojej strony, przepraszam. Auto nie skręca, bo nie mam w sumie czym skręcać. Włączę sobie bomby. Jaram się. O, chyba wybuchnę. Chyba się wsiądę gdzie indziej. O kuźde. Ale... Dobra. O nie, dobra. Koniec. Druga kara, moi drodzy. No cóż, kary będą na kolejnym odcinku. A teraz czas na jedną karę, która została wybrana z ostatniego odcinka. Było grubo. Zobaczcie. Czas przejść do kary, a kara jest następująca. Rura chce, żebym całą
grę zagrał na jednej połowie ekranu. I taka kara zostanie wykonana w następnym odcinku. Dlatego jeżeli chcecie dawać jakieś fajne kary, koniecznie piszcie je w komentarzach. No i nie zapomnijcie wpaść do sklepu, gdzie czekają na Was takie kejsiki, które są na promocji. Do nich zgarniacie bransoletki i dużo innych fajnych bajerów. Dlatego zapraszam do sklepu, moi drodzy. To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zdejmujemy szans, czyli fresh Barbie. Kupujemy nowy image dress, fanty. Depresyjny ciągle feeling stres, daj mi odpoczynku w wielkiej wili, yeah. I see. Zdejmujemy szans, czyli fresh Barbie. Kupujemy nowy image dress, fanty.